Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj przed wami wreszcie jazda. Tutaj zamontowałem kamerę. Mam nadzieję, że będą fajne ujęcia z tylnego koła. Temat jest taki, że zrobiłem już tą obsługę wymiany oleju drugi raz. Mam najechane teraz 4 motogodziny. Wymieniłem olej po 3 motogodzinach. Moi drodzy, jeszcze wyregulowałem zaworki. Zrobiłem z tego filmik, ale niestety z powodów technicznych ten filmik po prostu nie będzie obrobiony i wrzucony, bo tam zasłaniałem kamerę, zasłaniałem mikrofon w kamerze, nie było słychać mnie i tam takie różne tematy. Kamerę za blisko postawiłem, nie było ostrości, ale to będzie jeszcze okazja, żeby to nagrać. Dzisiaj się sobie troszeczkę pośmigamy, na spokojnie również, bo to do docieranie jest. Kolejne przewiduję 3 motogodziny na tym oleju, czyli jeszcze w sumie 2 pranie całe i znowu wymiana. A potem też zobaczymy, jak z tymi olejami będzie. Tutaj już to będzie taki vlog bardziej chyba. Motovlog, pitovlog. Po tych pierwszych 3 motogodzinach zgubiłem śrubkę. Nie wiem, czy to ona się wyrwała, czy nie wiem. Odkręciła się i jej nie ma. To jest tylko od osłony, także nic nie szkodzi. Łańcuch naściągnąłem też, bo się strasznie wyciągnął. Bardzo w porządku się to naciąga. I tyle. Spróbuję na bieżąco wam odpowiadać tam na pytania, które mi zadajecie pod filmami. Ciągle są pytania, powtarzają się o wagę i wzrost. 1,90 m, 95 kg mam. Na pita się mieszczę. Nagram oddzielny filmik, dlaczego wybrałem pita MRF-a, dlaczego nie 2T, tylko 4T. I dlaczego takiego małego brzdąca, a nie pełnowymiarowego crossa. Ale to już są, to są tematy na oddzielne filmy, tu takie tylko pogadanka i pojeździmy sobie troszeczkę. Trochę deszczu spadło i powiem wam, lepiej się jeździ od razu na piachu. Pita nie myłem jeszcze, nie mam zamiaru go myć, dopiero jak będzie naprawdę już taki kurczę uflogany w błocie, to wtedy sobie go umyjemy. Dobra, let's go. Trochę przypałowo, moi drodzy, tu podjeżdżałem pod tą górkę i zgubiłem tą kamerę. Nie wiem, czy gdzieś nogą zawadziłem, się odkleiła, cholera, żeby, wiecie, nie było tak za chwilę, że do montażu łatwiej, żeby za chwilę nie było, wiecie, kurczę, takiego tematu, że ją gdzieś zgubię i będzie tyle ponagrywane. Obroty troszeczkę zwiększyłem. Żeby tak na saniu nie trzeba było długo jechać. Zamknę szybę, bo coraz więcej robali. Powiem wam, że bardzo ciężko się gada, jak mam, taka jest skupiona uwaga na jeździe, że ciężko coś do was mówić i myśli składać, bo kurczę, muszę myśleć o tym, żeby utrzymać równowagę. Powiem wam, że już po tych 3 godzinach na tym oleju czuję, że pit inaczej chodzi, w sensie, że trochę lepiej. Kamera wisi.
kwestia jest taka, że fajnie byłoby mieć gdzieś po prostu tor do takiego crossu, motocrossu, żeby sobie po prostu, wiecie, na tym, na torze pojeździć, nie? Trochę niebezpiecznie, bo są gałęzie, kurde. Ja bez ochraniaczy. A taka gałązka się może w nogę wbić i wtedy nie jest fajnie. Powiem wam, że czuję różnicę, jest zupełnie inaczej niż było. Silnik lepiej chodzi po prostu. Mam zamiar ponagrywać tam. Opowiedzieć troszeczkę, co to za silnik jest, skąd on się tu wziął, bo chyba ostatnio przez przypadek w sumie na YouTubie znalazłem. Ostatnio przez przypadek na YouTubie znalazłem, wiecie co? Podobny silnik właśnie gościu rozbierał. No i okazało się, że to silnik od Hondy Cube, czy Coupe, czy jak to się nazywa. Kamera jest. Będą ujęcia, trochę z montażem będzie, wiecie. Więcej zabawy, ale... Niesamowita z takiego prykania. O kurde. O! Ścieżka mi się pomyliła, bym pojechał do rowu. Zobaczcie, takie kijki są niebezpieczne, bo można się nadziać jak na jakąś lance. Dlatego najlepiej jeździć po drogach, które się zna. Ach, szkoda, że mi bieg wypadł. I tak tu się żyje, moi drodzy, kurczę. Bardzo tłumik jest przypałowy, bo go bardzo słychać, cholera. Bardzo jest głośny, naprawdę. Jak na jeden cylinder, to kurde. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał taki kadr z tego tylnej opony. Dajcie znać, czy wam się to podoba. Będę miał więcej zabawy z montażem, ale efekt powinien być super. Co najmniej teoretycznie. To jest życie. Zobacz, jak on fajnie rwie, kurde.
przez to, że jest małe kółko, nie? Mówię, taki odcinek o niczym. Ja jak jadę, to nie mogę w ogóle nic mądrego wymyśleć, bo ja tutaj cały czas próbuję po prostu się nie wypierdzielić. Wiecie jak jest, jak trochę się w prawie wjeździe, w offroadzie, to będzie inaczej, a tak to jak coś mądrego do powiedzenia, to tylko na postoju. Kurde, bym gawrona rozwalił. Ważne jest, żebym kamery nie zgubił, ani jednej, ani drugiej. No i dobra, moi drodzy, cóż, tych pojeżdżone, no, parę kółek zrobione. Tutaj mam sprzęgło za nisko, nie wiem jak ja to, kurczę, zamontowałem, że... No jest za nisko po prostu. Chciałbym wam pokazać jak ten... Tumika szczela, ale gdzieś nie chcę teraz, jak na złość. Fajnie idzie, nie? Kurde, powiem wam, że nie odkręcam monety do końca. Minimalny ruch, jedynka jest taka krótka trochę. Ja jeszcze nie mam takiej płynności zmianie tych biegów, żeby to wszystko, wiecie, tak fajnie było, nie? Dobra, bo taki eksperymentalny odcinek, cholercie, chcieliście z jazdy, filmik to macie. Ja pamiętajcie, że czytam wasze komentarze, jak macie jakieś pytania, waga czy coś, to się mówię, powtarza. Ja na przykład jakiego używam oleju, czy kurczę, przy wymianach, jak coś tam robię, to ja to wszystko pod filmikiem piszę, także czytajcie opisy. Jak nie odpowiadam na komentarz, to znaczy, że pytanie się powtarza i wystarczy poszukać. Albo nie wiem, w ostatnim filmiku ktoś mnie tam pytał chyba o te bandaże, no. Gdzie były kupione? No to wystarczyło filmik oglądać uważnie, bo chyba tam mówiłem, o ile dobrze pamiętam, może się mylę. Gdzie kupiłem te bandaże, no. Także raczej jak coś robię, to tak próbuję, wiecie, przekazać tą całą wiedzę, żeby jak ewentualnie ktoś by chciał coś podobnego założyć, to daję znać, gdzie to kupiłem, wiecie. Nie reklamując oczywiście, tylko mówię, nie kupiłem na Allegro, no wpiszecie bandaż bazaltowy w tym przypadku, to wiecie, to go na pewno znajdziecie. No i co jeszcze? A i smar bardzo dobrze się sparawuje, kurczę, nie pokazałem wam tej, ale powłoczka jest taka nielepiąca się, mimo że osiadł tam kurz, ale nie jest na tyle tego kurzu, żeby, wiecie, zresztą zaraz wam pokażę, osiadł kurz, ale jest cały czas ten, smarowanie. Widzicie? On jest cały czas taki, nie to, że lepki, ale czuć, że jest po prostu na nim, wiecie, jeszcze warstwa ochronna, nie? Także tak to wygląda. Filtr do prania jest i generalnie, no to RMF FM się spisuje bardzo ten, bardzo zacnie. Tylko mówię, żałuję, że ja tu nie mam gdzieś w pobliżu po prostu jakiegoś toru, nie? Żeby można było sobie na torze pośmigać, bo wiecie, taka jazda, kurczę, po takich tematach jest niebezpieczna, nielegalna trochę, a na to, że macie pełną swobodę, macie przygotowany tor, robicie parę tych okrążeń rozpoznawczych, zapoznawczych i śmigacie. No i taki to był typ filmiku, moi drodzy. Ja jadę sobie jeszcze pośmigać, a was zapraszam do kolejnych materiałów. Jak wam się podobało, to zostawcie znać po sobie. O kurde, na biegu. Powiem wam, że czasami w ferworze walki, jak jest taka sytuacja, wiecie, gdzie tracisz panowanie nad motocyklem, to nie mogę się przyzwyczaić, automatycznie wrzucam jedynkę w dół, nie? A
ona przecież w górę. No i tyle, moi drodzy. Mówię, dajcie znać, czy wam się podobał taki montaż, czy podobają wam się moje materiały. Eloweczka, pozdro 600.